Siema, siema, widzu! Zapraszam was na moje typowania walk dzisiaj wcześniej, bo mamy czas. Prime 3 Street Fighter będzie się 1 października w Radomiu. No to zaczynamy. Moje typowania walk. Karta walk Prime 3 są MMA 3. Pysia i Chorynik. Niech będzie, to wygra. Postawię, nie jestem pewny, to nie będzie. Pysia wygra. Walka. Pająk versus Rutek. Boks. Daniel Rutek to zawodowiec. Według mnie wygra Rutek. Walka. Kamezysta versus Kuba Lasik. Budka telefoniczna. To będzie pierwsza taka walka w Polsce. Ten pomysł, zaczerpnięty jest z Rosji. Takie walki odbywają się w Rosji, w budce telefonicznej. Kuba Lasik myśli, że pokona kamerzystę. To jest Kuba Lasik, to jest rest na jednego z ciała. Nie ma szans kamerzysty. Jestem pewny, na 100%, że tą walkę wygra kamerzysta. Walka. Robalini i Bagietson. Według mnie wygra Bagieta na 95%, ale kto wie, Robalini może zaskoczyć. Walka. Dagmara Sewczyk i Dominika Rybak. Według mnie wygra Dominika Rybak, to jest druga walka jej będzie na 100%, Dominika Rybak wygra. Walka. Mac Książę versus Kuba Okso. Według mnie wygra Kuba Okso. Walka. Rataj Strorowany. Według mnie wygra... Wygra Strorowany, ale jestem pewien. Walka. Olejnik versus Wandarek. Walka w K1. Na 100% wygra Wandarek. Dziewiąte. Maruba versus Wiorka. Według mnie na 100% wygra Wiorka. Walka. Cichy versus Cios. Według mnie wygra Cichy. Ale kto wie? Przepraszam. Według mnie wygra Cios. Ale kto wie? Cichy może zaskoczyć. Nie wiemy. I ostatnia walka, numer 11. Tarzan versus Caimano. Według mnie wygra Tarzan. No to było na tyle moich typowań. Zobaczymy, które się sprawdzi. Walka jest w sobotę. Napiszcie w komentarzu, czy będziecie oglądać Prime Soul MMA. Druga konferencja już jutro, 27 września. Olejnik chciałby zawarcić z kamezystą. Olejnik, to jest Olejnik, chciałby się zemścić na kamezyście. Na tym, co zrobił Olejnikowi. Przez Olejnik nie ma sens z kamezystą. Kamezysta go by zebał jedną ręką nawet. Olejnik na stories mówił, że kamerzysta obsał się z nim warki, a wziął sobie takiego Lasika. Wygranej kamerzysty i Wandarka jestem pewny na 100%. Kamerzysta jest silniejszy, a Olejnik za miejsce warki chyba nie wygrał. Ta walka zasięgowa nie jest. Kamerzysta obserwuje 1,2 miliony osób. A taki Kuba Lasik ma 11,1 tysięcy obserwujących.
Kamysta najpotężniejszy zasięgowo. Co? Kamysta WS versus Rasik w Puczce Trwonicej. Oprócz tego walka odbędzie się bez limitu czasowego oraz bez zasad. To kamysta wytrzyma dłużej. Nie może z tego przegapić. Kup preview premiera Prime.tv i oglądaj galę 1 października. Prime 3 Street Fighter. 1.10.22. Rado. Kamysta napisał na Twitterze. A ty wróć na Instagramie. Co to kurwa ma być? To jest jakiś żart. Mówiłem, że możecie wybrać przeciwnika, ale to jest przesada. Olejnik napisał. Kamerzysta, ty paruwo, ze mną miałeś walczyć teraz w tej budce, ale wziąłeś sobie peta pod zasięgi. Ostraniec, jazda ze tobą pecie. Ja odpisałem. Jakbyś nawet sans nie miał z kamerzystą, z Rasikiem może byś wygrał. No i Kasiu mówi, że kamerzysta wiedział, że przeciwnikiem będzie Rasik, się zgodził na niego. No to nieźle, widzowie, się dzieje. Tomek Kolejnik, to już jutro, mam nadzieję, że będziecie oglądać, bo będzie grubo. Wawrzyniak, szykuj się na wojnę. Zaznaczony państwem MMA jest. Nieładny komentarz napisałem. Olejnik chciałby się bić z Łukaszem, gdyby chyba pcha się w gips. To byłoby dziwne. Walka Sefa z dawnym pachołkiem. Wielokrotnie wracałeś do łaska mezysty, nagrałeś na niego diss, potem się z nim pogodziłeś. Wcześniej jakoś siedziałeś cicho, a teraz jakiś odważny się zrobiłeś. Gdyby nie on, to by cię nikt nie znał. To jest fakt, napisałem. No to nara!